Po ZGW Jerzego Westerli, przed i po renowacji, Artus Restauraci en Patrimonio Facebook. Pamiętacie ziemniaczanego Chrystusa z Hiszpanii? Od niedawna ma rywala, a został nim W. Jerzy z kapliczki Westerli, nad efektami renowacji za amujerce hiszpańskie media. Wspania Y pozgie z XVI wiekiem Stasi.tym. Hiszpascy restauratorzy wzięli niepotrzebnie za przykład dokonania ponad 80-letniej malarki amatorki Cecilii Gimenez od synnego fresku Ecce Homo Sanctuarium Borja, katery po jej pracy zaczto nazywa Ecce Mono Otomapa, lub ziemniaczanym Chrystusem. Fresk z wizerunkiem Jezusa Chrystusa twitter.com/theguardian tym razem patona figur W. Jerzego w kociele w miejscowości Estella w północnej Hiszpanii, prowincja Navarra. Pozgie przedstawiajcy W. Jerzego pokonującego smoka, pochodcy z XVI wiekiem. Był w opakanym stanie, dlatego zajdosi jego renowac, niestety w duchu dokona pani Gimenez. O tym, jakie by Y efekty renowacji, poinformowano za pornictwem profilu Artus Restauraci en Patrimonio, katery na koninie fortunne odwieleń W. Jerzego z Estelli. Co się stało? Wspania Y pozgie Stasi tym, napisano na profilu i doczono ZDJ-cia od minionego W. Jerzego. Renowacja odbija się szerokim echem w hiszpańskich mediach. Dziennik La Vanguardia opisuje, narodziło się nowe Ecce Homo, a restauratorzy sprawili, pozgie W. Jerzego wygląda teraz, jakby powstanie w XVI wieku, a został stworzony np. przez Andy'ego Warhola. Gdzie rozedzili ci wacy? Sprawdź swoje historyczne renowacja, Ecce Homo, Hiszpania, pozgie W.